Wpadłem na totalnie żydowski pomysł, który nie do końca jest niestety żydowski. Ale wpadłem na taki pomysł. Słuchaj, wchodzimy na Steama i szukamy gierek do 5 zł i je testujemy. Ale słuchaj, czemu do 5 zł zapytasz? Po pierwsze, jest to i żydowski pomysł. Po drugie, 5 zł ma każdy widz. Czyli jeżeli gra będzie fajna, to każdy widz, któremu się spodoba, będzie mógł se kupić, tak o. Rozumiesz? 5 zł, czyli dobry pomysł, nie? A, i trzeci masz rację, bo do 5 zł są same dobre gry. Spartiatix! Yeah, boy! Ale co to znaczy? Wątpię, że komuś się pieprzona gra za 5 zł spodoba. Chłopie, wiesz ile razy Gothic był na przecenie 5 zł? A to nie jest dobra gra, powiesz jeszcze, co? Różaniec do granic nieba, to? Czemu on ma maskę, a oni nie? To nie pamiętam, kiedy ostatnio w kościele byłem. Teraz się tak zastanawiam. Ale fest dawno temu. A jak to oglądam, to jakbym był w kościele w sumie, nie? Na bierzmowaniu. Ja właśnie też byłem u bierzmowania. Trzeba było zapieprzać, ale to już chyba mówiłem, że trzeba było zapieprzyć do kościoła po jakieś pieprzone podpisy, a później już jak ogarnąłeś temat, to tylko wchodziłeś na sam koniec tej mszy, czy co tam było, szedłeś po podpis i wychodziłeś. To było proste. Dobra, co my oglądamy? Nie interesują mnie te rzeczy. Jak się sortuje jakoś te gry, żeby tam cenę napisać? O, masz rację, dowolna cena? Nie. Najniższa cena. Ale żeby oferty specjalne zaznaczyć to, czy nie? 31 tysięcy gier mi wyszukało. Ja pierdziele, poniżej 20 zł. Dobra, teraz musimy zobaczyć. Jest tego tak dużo, że ja pierwsza. Ja pierdziele. Czemu dźwięku nie ma? To jest serio gra o koszeniu w dupę jakiegoś tego? Jakieś trawy? Bardzo pozytywne 159. Co jest ty? Jak to w dupę jest możliwe? I was so hyped. The best game. Omg. I 30 minut grał, tak? Czy ja co? Nie, to jest 0,3 godziny. Czyli ile to jest? 15 minut? Jedna z najlepszych gier, w jakie grałem. Realistycznie przedstawione koszenie trawników, wspaniała optymalizacja oraz duże możliwości w klimatycznym, otwartym świecie. Nie no, chyba nie będziemy w to grali, bo to jest gra o koszeniu pieprzonej trawy. O, to wygląda nieźle. Ja pierdziele. Świetna gra. Czemu to ma tyle pozytywnych ocen? Przecież to wygląda jak gówno totalne. I o którą ci grę chodzi? Oto? To do dzisiaj wyszło! O ja pieprzę! 3 giga waży! Jezus Maria! Ale wymagania! Ty, grafikę ma dobrą jak na gierkę taką, co ma tak małe wymagania. Nie mieści się w budżecie? Może naciągnąć budżet. Następna gierka najwyżej za 3 zł. Inspirowane Liars of Fear. Znacie taką grę i czy jest dobra? Napiszcie, czy to jest dobra gra. Dodaj coś za punkty kanału, proszę. Mam 20k. Zbieraj. Jak przyjdzie inflacja i upadnie Polska, to tylko te punkty i żabsy będą coś warte. Także lepiej, żebyś miał na czarną godzinę. Chłopie, wiesz ile ja już tych żabsów nazbierałem? 2,5 koła chyba mam. Ile to będzie kiedyś warte? To już będzie więcej warte niż bitcoiny. Dobra, gramy w tą grę i luj. Kupuję! Dawaj mi tą grę do koszyka. Kup dla siebie. 7,19. Kup. Kupione. Pobiera się. Ja pieprzę. Jako pierwszy na świecie kupiłem tą grę. Nie mogę wytrzymać. Nawet nie ma ustawień graficznych w tej grze, bo są tak niskie. A czat wyłączę do tej gry. Światło zgaszę, nie? Idę się wyszczać przed tą grą, bo się boję, że... Rozumiesz? Też idź się wyszczać. I co? Muzyka się skończyła? Menu jest gorszej jakości niż w Gothicu 2? Co ty pieprzysz? Bo ty na 360p oglądasz, koleżko. Wszystko jest git? No dobra, gramy, co? Serio kupiłem to gówno? No co, taki dzień jest. Wydajemy 5 zł na grę i się bawimy. To jest życie. Co mogłem lepiej zainwestować? Dopiero zaczęli... Nawet nie graliśmy w tą grę! Pierwszy na świecie ją kupiłem! Dobra, jazda! To deszcz. A jak ktoś ma epilepsję, to nie powinien gry oglądać. Ale nie bójcie się, ta gra jest za 7 zł, co ci się może stać? Posrany jesteś? O, samo się skipnęło. Dobra, tak ciemno jest.
Nawet nie ma opcji podjaśnienia. U was to musi być cie... Wy coś... Widzicie coś? Wow. It smells in here. Dużo widać. O ja pierdziele, zabieraj. Ty, ale realistyczny dywan. Jak się kłóca? Da się kłócać. Masz takie na ścianie dywany? Ty, ale grafika jest całkiem niezła, jak za 7 zł, nie? Tylko widać, że tutaj połączył, zobacz. Jeszcze takie plastry tekstury kładł i tu się nie, źle połączyły. Trudno. Co tu tak miga? Miga. Miga, mówię, w dupę. Nie ma. Czemu tak miga? To się w grze pieprzy czy u mnie? Zobacz to w ogóle to żelazko, ty. O. Shit, that doesn't sound good. Ja pierdziele. Oj. Mogę tego nie klikać. No co, nie przestraszy mnie gra za 7 zł, zwariowałeś? Co mnie ma tu przestraszyć? Chyba tu pójdę. Nie idę tu. Jezus Maria, nie wiem. To na drugim monitorze coś zobaczyłem, wiecie? Na drugim monitorze smutną informację przeczytałem. Ale spokojnie. Wszystko jest git. A po co ja tu wszedłem tak w ogóle? Nie da się jednak sprintować w tej grze. Czy ja wiem, co mam zrobić w tej grze? Ty, może na tym liście... Właśnie coś... Ty, poczekaj, tu coś jest. Czemu tak migają te światła, no? Tu jest pistolet! Wyjmuj. Chyba to o to chodziło z tą epilepsją. Ty, światła chłop źle zrobił i daje ostrzeżenie. Debil. O, jest coś! John i Elizabeth Nelson. No i co mnie w dupę? Kto to są za ludzie w ogóle? To musi być coś takiego, tak czuję, że ciągniesz za księgę jakąś taką i się drzwi otwierają tajne, wiecie? Klucz koło zdjęcia? Którego? Co jej się stało? Czy takie ma ślady na ryju? Jezu, leżał. Dzięki. Ty to Liars of Fear serio podobne, czy oszukali? Podobne? Tu musi być coś, mówię wam. Ciągasz za księgę taką. O, to są te piekarniki z trailera. Czemu w tej grze się nic nie robi? Tylko chodzi się i drzwi otwiera. To jest symulator w dupę jakiegoś... Nie wiem... Jak się chłop coś drzwi otwiera nazywa? Lokaj w dupę? Raz się przestraszę i wyłączam, to idziemy w co innego grać. Lagi macie? O kurde, sorry. Bo źle przechwytuję na OBS-ie. Pisaliście? O, sorry. Już jest git? Uff, chyba nie tu. Po co ja mogę pukać do drzwi? Ty, żeby chłop zaraz nie otworzył jakiś tam. Ale po co jest funkcja pukania w tej grze? Coś jest w dupę symulator Jehowej. Żartuję oczywiście. Nie dawajcie mi bana. Jest coś tu ważnego? Bo tyle czytania, że zaraz oszaleję. I kliknij. Siema, słuchaj, Nelson. Co mam robić? O, Nelson! Pytasz, co masz robić? Włączyć to gówno i grać w Blair Witch. Co ty pieprzysz, Nelson, jak ty zdechłeś parę lat temu? Dobra, idę do tego Nelsona, jak nie będzie tam drzwi, to wypieprzam tą grę. Nie wiem. No naprawdę, nie wiem. Trzeba tapetę zedrzeć ze ściany. Jest! Dobra, posuwamy fabułę! Dzięki. Już obsrane galoty, może zmieńmy jednak gierkę. Siema. Jezus, jak to podnieść? No podnieś ten pistolet! No debil w dupę. Daj światło zapalę, bo nic nie widzę. No ja nic nie widzę, rozumisz? No nie wiem, debil to zrobił chyba.
No jak ten chłop tą grę zrobił? Debil pieprzony, no. Czemu mordy zadrapane? No dźwięki, jak łapie za sobą klamkę, to są porypane. O, to się da podnieść. Mówiłem, że coś takiego będzie! Mówiłem! Mówiłem! Dupę 200 IQ! Tyle książek po coś było. Jakieś gówno. Jakieś pieniądze chłop zabulił za coś tam. To musi być Ameryka, jak jest tak drogo w szpitalu. Już wiemy, gdzie się akcja dzieje. Dobra, teraz chyba muszę iść. Dining Hall, czyli co? Główny pokój, tak? Czekaj, rozumiem, że to musi być tutaj, tak? Nie, tu nie było żadnych drzwi chyba. Chyba, że broń się da wyjąć. Nie. Pasuje. Jezu, pchamy fabułę jak szmatę jakąś. I to za 7 zł. Ale wieje. Ej. Zaczyna się. Ja chyba zamykam te drzwi. Nóż. Daj. Nie da się wziąć. Ja pierdziele, co się dzieje? Czemu są na suficie krzesła, a ty? O Jezusie, a się zlękłem. Myślałem, że coś wyskoczyło, ty. A to tak się zagrała muzyczka? Oh God. Oh God. Czekaj, coś szło, czy to serce było? Nie, może zmieńmy gierkę, ty. Ja pierdziele, już obsrany jestem, pes. Tomas się podpisał. Widzisz? Zabił siostrę jakąś. Albo koleżankę. No nic, idziemy dalej. Rycerz z mopem. Czy on wtedy też stał z mopem? Czy w ogóle wtedy było takie pomieszczenie? Co jeszcze w dupę nie wie, ta gra dzisiaj wyszła, ty też nie wiesz. Nie strasz mnie na zapas, siema Igor. Aż się poplułem, no. Ty, nie było tego wcześniej. Dobra, wyglądamy jednak. Co plecy? Nie, nie, nic, nic. To jest krew. Ja pierdziele, przestań. Ja pierdziele. No gdzie ja mam uciekać według ciebie? Co za mną? Przestań. Ja pierdziele, jakie... Słyszę starego, jak chrapie. Słyszysz też? Pierdziele, co to było? Nie, no nie grajmy w tą gówno grę, no! Nie patrzę na ten list drugi raz. Co się zaraz stanie? No ty nie wiesz, o co w tej grze nawet chodzi. Po co tak piszesz? A to tylko sracz. Proszę cię, przez... What? Proszę, otwórz to. Co to było? No nie wiem, co jest za kraj, ale chłop jak się tylko mówi tak strange. Po czymś takim, co zobaczył, to ma zełbem fest.
My gramy chorym psychicznie tupę debilem. You shouldn't be here. What's going on? You let me rot. Może tam nie idźmy? Co jest? Ty, poczekaj, to było wcześniej? Nie było. Nie zamykaj się. Nie, dobra, ja idę. Da się biegać? W dupę się biegać w tej gówno grze nie da! Dobra, idę po prostu, nie odwracam się. Nie da się biegać w tej grze! Czy to był pokój ten? To jest ten pokój z łopatą. Ale co ja mam wspólnego z tym pieprzonym Tomasem? Ty, pokój się znowu zmienił. Czekaj, to było! Ty, wszystko wróciło do normy? Czemu się da teraz otworzyć? Czy się w dupę nie mogłem? Ty, może już mi psycha siada od tej gry. Jest pistolet. Proszę, daj mi go podnieść tym razem. Czemu ty go nie podnosisz? Nie mogę, no. Ja pierdzielę, co jest? Inny pokój. Jezus Maria. Błagam, podnieś to! Nie strzelaj, proszę! Koniec? Koniec gry? Ty, koniec gry! Pisało, że krótka gra. Słuchaj. Wiesz, ile w nią graliśmy? 60 minut. Krótka gra, to ja myślałem, że no, z 5 godzin. Ty, ale no klimat... Klimat gierki ogólnie był na niezły. Problem był taki, że ta gra była taka trochę durna. Ale klimat... Klimat był dobry, co? Klimat był serio niezły tej gry, tylko... Jakaś taka niedorobiona ta gra. W tupę niedorobiona jakaś. Gdzie się pisze ocenę? Ogólnie to zakończenie z dupy, ale klimat ok, ale i tak za drogo, jak na grę na 60 minut. Daj tę grę za 2-3 złote, to może ktoś kupi i powie niezłe, a tak to gówno.
Czy polecam tą grę? Chyba tak. Chociaż za 7 zł, szczerze nie opłaca się za tyle. Naprawdę, no za grę za 60 minut, to wychodzi ci złotówka na 10 minut. Ponad. Pierwsza recenzja na świecie, nie? To on to przeczyta nawet, ten twórca. Dobra, luj z tym. Testujemy dalej gry za 5 zł. Tylko jak to było za 7, to musimy kupić grę teraz za 3. Żeby to miało sens. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!